Wiedza ojca Pio. Tom pierwszy. System miłości. Autor Wiesław Matuch. Wstęp. Wiedza ojca Pio to przekaz z zaświatów dla całej ludzkości, który ojciec Pio po swojej śmierci przekazał przez Wiesława Matucha. To wiedza ukrywana od tysięcy lat. Wiedza nie tylko o naszej planecie. Wiedza niewygodna i trudna, a zarazem optymistyczna, zachęcająca do wzrostu duchowego. Wiedza ta dla wielu będzie ogromnym wyzwaniem, ale również prawdziwym skarbem serca. Mówi równocześnie o przyczynach cierpienia i dążeniu do doskonałości. Zacznijmy od początku. Stworzenie świata materialnego przedstawia się inaczej, niż nam to od lat podawano. Ojciec Pio mówi: Bóg tylko jeden raz stworzył niebo i aniołów. Do tej pory nic nie stworzył. Po wspaniałym, pięknym i cudownym życiu w niebie, część aniołów zdecydowała się jednak je opuścić, by stworzyć swoje alternatywne cuda. Cóż, wolność wyboru. Obdarzeni potężnymi bożymi mocami pozakładali swoje własne, prywatne nieba. To, co widzimy przez teleskopy, kosmos, układy gwiezdne, planetarne, stało się nowym niebem dla ryzykanckich aniołów. Nasza Ziemia także do niego należy. Można powiedzieć śmiało, że każdy z nas jest dziś upadłym aniołem. Miliardy lat temu braliśmy udział w ucieczce z nieba oryginalnego. Stworzyliśmy światy materialne, jak się potem okazało, bardzo zawodne i niedoskonałe. Przez kłótnie i walki aniołów wyemitowano zło i cierpienie. Grzech pierworodny Adama i Ewy to jedynie synonim tego, co się stało w niebie, gdzie zdecydowano o opuszczeniu wspaniałego niebiańskiego życia. Wolność, ciekawość i pycha były powodem wyjścia za zasłonę nieba, by stworzyć własne pałace szczęścia. Jak już wiemy z doświadczenia, projekt się nie powiódł. Powstało ogrom problemów i cierpienie. Po odłączeniu się od Boga moc zaczęła słabnąć. Brakowało zasilania do życia. Uświadomiono sobie, że popełniono ogromny błąd, odchodząc od Boga. Pomimo złych skutków podjęto strategiczne decyzje, że jednak zbuntowani aniołowie będą podtrzymywać dzieło swoich rąk, kosmos, wciągając do niego dusze, które straciły nadzieję na prawdziwe niebo. Tak się dzieje do dziś. Miliardy cywilizacji rozsianych po niezliczonych galaktykach funkcjonuje w cierpieniach bez nieba i Boga. Wszyscy wpadli w kontrolowane koło reinkarnacji, aby produkować energię dla podtrzymywania życia, które miało być wspaniałym niebem i rozrywką. Plan się zepsuł. Dusze cierpią katusze, nie znając już przyczyn i prawdy o swoim istnieniu. Pełna degradacja. Odebrano nam pamięć. Upadli aniołowie zafundowali nam wędrówkę dusz po różnych planetach, galaktykach, cywilizacjach. Ta wędrówka trwa od miliardów lat. Stworzyli system, który odgradza nas od prawdy, odgradza od prawdziwego nieba, a przede wszystkim od wspaniałego, wiecznego Boga, zwanego powszechnie samą miłością. Większość aniołów jednak nie odeszła i pozostała w niebie oryginalnym. Bóg pierwszy zdecydował o pomocnej dłoni dla swoich upadających dzieci. Robi to do dzisiaj. Wysyła więc co jakiś czas istoty z nieba, by pomogły cywilizacjom w galaktykach. Wiele dusz już tę pomoc otrzymało w postaci wyzwalającej wiedzy. Mogły powrócić do nieba.
Trudna to jednak misja przekazać niebiańską wiedzę w kosmosie materialnym. Prawie zawsze karkołomna. Rządzący kosmosami nie chcą tej pomocy i wszystkich nastawiają przeciwko Bogu. A wysłanych pomazańców krzywdzą, nawet zabijają. Jednym słowem, federacje szatańskie nie odpuszczają. Dlatego to cierpienie trwa tak długo. Niemniej wiedza powoli przedziera się do aniołów, chcących wrócić. Wiele dusz się już zbawiło, odeszło z utopijnego kosmosu nieba. Trafiły, dzięki pomocy wspaniałych wysłanników, do źródła, z którego wyszły na początku ucieczki. Kosmos materialny zamknął się na wiedzę o Bogu. Zakazał z Nim się komunikować. Jednak dzięki temu, że Bóg podał nam rękę i posyła od czasu do czasu odważnych aniołów z nieba w rewir materii, wiedza się rozmnaża. Staje się ona skarbem, bo dzięki niej dusze zaczynają rozumieć przyczyny i skutki. Przez zakazaną wiedzę z nieba pomaga się duszom w opuszczeniu złego nieba. Dowiadują się na nowo, że istnieje oryginalne niebo. Zaczynają same do niego podążać, poprzez duchowy rozwój. W końcu osiągają cel i wchodzą do nieba stworzonego przez Boga, a nie przez kolegów i koleżanki, jak to jest w przypadku galaktyk materialnych. Na tym polega zbawienie. Wiedza jest wyzwoleniem, a przy pomocy miłości Boga i bliźniego staje się zbawieniem. Jedynym z takich odważnych aniołów był ojciec Pio. Wciela się i rodzi na naszej ziemi z planem przekazania tajemnej wiedzy. Zostaje zakonnikiem i świętym Kościoła katolickiego, w którym jest prześladowany, jak wielu innych świętych. W posłuszeństwie Kościołowi pełni swoją tajemną misję przekazywania oryginalnej wiedzy z nieba. Swoją skrytą przed światem i Kościołem działalność rozpoczyna za życia i kontynuuje po śmierci, do dziś. Niniejsza księga wiedzy ojca Pio spełnia kryteria, jakie konieczne są dla zrozumienia życia. Ukazuje wszechświat od początku do końca. Uczy o oryginalnym niebie. Podpowiada, w jaki sposób się do niego dostać. Praktyczne rady i duchowa wiedza zawarte w tej księdze, natchnionej przez ojca Pio, gwarantują każdemu człowiekowi, który będzie ją studiował, że po śmierci może dostąpić swojego zbawienia. Może liczyć na wydostanie się z kręgu światła kosmicznego oraz z własnego DNA, które wszystkich uwięziło w piekle cierpienia. Księgę wiedzy ojca Pio można otworzyć na dowolnej stronie i zacząć czytać. Krótkie myśli spięte klamrą zwartej wiedzy dają czytelnikowi komfort myślenia pełnymi zbiorami mądrości i poznania. Życiorys. Urodziłem się w małym miasteczku w Kolbuszowej koło Rzeszowa 20 lutego 1958 roku. Uprzedzę, że moja droga usłana jest wielką księgą wielkich przygód. Prawdopodobnie dlatego, abym mógł zrozumieć lepiej siebie i innych. Nigdy w niczym nie miałem złych intencji i niczego złego świadomie nie uczyniłem. Tak po prostu było zorganizowane moje życie na ziemi. Swoją drogę odkryłem już jako młody człowiek, nie sam. Pomogli mi w tym zwykli ludzie, mistycy i naukowcy z tego i z tamtego świata. Świadomie realizuję mój film z zaświatów od momentu, kiedy go poznałem. Dogłębne i zasadnicze odkrycie tej drogi nastąpiło w dwóch etapach. W wieku 17 lat oraz w Krakowie, kiedy ukończyłem lat 20. Krótko opowiem o tym wszystkim i dlaczego zacząłem pisać refleksje o życiu.
W gruncie rzeczy one są najważniejsze i stanowią istotę rzeczy, nie życiorys. On do tego jedynie posłużył, aby powstały pisma, które mają pomóc wędrowcom kosmosu. W całości zadedykowałem je mamie Jezusa. Jako młody chłopak uwielbiałem rowery i motory. Lubiłem je naprawiać razem z moimi braćmi. Ojciec był mechanikiem samochodowym, więc trochę się podszkoliłem w rozumieniu działania silników. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszedłem do zawodówki o profilu zegarmistrzowskim. Później jednak wybrałem się do liceum samochodowego. Nie ukończyłem go. Niedługo potem stało się coś, czego nie mogłem się spodziewać. Podjąłem całkowicie inną decyzję życiową. Jako 17-latek chodziłem na spotkania przedmałżeńskie, bo nie było nic innego w parafii. Niestety, jako jedyny chłopak w grupie dziewcząt o wiele starszych ode mnie. Spotkania cotygodniowe prowadziła bardzo ładna 30-letnia zakonnica Małgorzata. Widziała, że jestem refleksyjny, zadaję pytania i tak dalej. Przyglądała się mi szczególnie. Po niespełna roku zapytała, czy nie chciałbym wstąpić do zakonu. A ja doznałem nagle olśnienia i odpowiedziałem jej, oczywiście chcę. No i się zaczęło. Dostałem od proboszcza książkę o świętym Stanisławie Kostce. Przeczytałem ją ze łzami w oczach. Już było pewne, że się zdecyduję pójść do zakonu jezuitów w starej wsi koło Brzozowa. Pozałatwiałem wszystko i wstąpiłem do nowicjatu. Klimat mnie oczarował. 2 lata uczty duchowej. Dyscyplina jak w wojsku, a nawet bardziej. Co dzień msze, medytacje, refleksje po południu i praca w ogrodzie. Książki, olbrzymia biblioteka do przeczytania. Z całego tego duchowego bogactwa mogłem korzystać ile chciałem. Żyć, nie umierać. Byłem szczęśliwy. Współbracia grzeczni, koleżeńscy. Wykazywałem się gorliwością i sumiennością. Mistrz duchowy, magister, był ze mnie bardzo zadowolony. Po 2-letnim nowicjacie wysłano mnie do Krakowa. Pracowałem w wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy na ulicy Kopernika 26. Najpierw w księgowości, a potem w księgarni jako ekspedient. Sprzedawałem książki i dewocjonalia. Nie miałem pragnienia być księdzem, ale skromnym braciszkiem zakonnym. I przy tym pozostałem. Z klerykami założyłem zespół muzyczny o nazwie Inigo. Jeździliśmy po parafiach i graliśmy na mszach, a po nich mini koncerty piosenek religijnych. Mam kilka pamiątkowych zdjęć. W zakonie poznałem też starszego ode mnie o 30 lat braciszka zakonnego, Ludwika. Przyjaźń z nim spowodowała, że moje życie intelektualne i duchowe radykalnie się zmieniło. Dużo rozmawialiśmy o hinduizmie, o reinkarnacji i tak dalej. On to wszystko wiedział, choć ta wiedza oficjalnie była zakazana. W końcu powiedział mi rzecz, na którą od dawna podświadomie jakbym czekał. Oznajmił mi, że w Nowej Hucie koło Krakowa można rozmawiać z ojcem Pio przez panią Krystynę. Jak to spytałem? Ludwik uśmiechnął się. Bez zastanowienia się od razu uwierzyłem i zapragnąłem tych rozmów. Jak się potem dowiedziałem, Ludwik wcześniej pytał ojca Pio, czy może mnie wprowadzić na rozmowy z nim. Ojciec się zgodził. Ludwik był przeszczęśliwy z tego powodu. Nie każdy jednak mógł rozmawiać. Były zakonnice, którym ojciec odmówił, gdyż nie wierzyły. Przez pierwsze pół roku Ludwik zaproponował mi, bym zadawał pytania do ojca Pio listownie.
Pisałem na kartce pytania, a Ludwik brał je ze sobą na rozmowę, a ojciec albo od razu odpowiadał, albo list zostawiał pani Krystynie. Dopiero po kilku dniach miałem odpowiedzi. Do dziś jeden list zachowałem, resztę spaliłem, gdyż bałem się, że sprawa dojdzie do przełożonych i mnie wyrzucą z zakonu. Ojciec Pio potem powiedział mi, że dobrze zrobiłem. Ludwik również ukrywał wszystko przed przełożonymi. Za jakiś czas okazało się, że jeden z przełożonych również rozmawiał z ojcem Pio w Nowej Hucie. Po dłuższym czasie Ludwik oznajmił mi, że pora na bezpośrednią rozmowę z ojcem Pio. No i pojechaliśmy. Na początku zwykła rozmowa z panią Krystyną. Po dłuższej chwili w rozmowę włączył się ojciec Pio. Krystyna siedząc zrobiła miły grymas, zamykając jednocześnie oczy, a ojciec Pio wszedł w nią i tak rozpoczął. Przeżegnał się i usłyszałem z jego ust: pokój z tobą. Zaczęła się rozmowa. Najpierw powiedział mi, że bardzo tęsknił i czekał na rozmowę ze mną. Co dalej było, to tylko płacz. Niesamowite przeżycie. W tej pierwszej rozmowie ojciec Pio opowiedział mi całe moje przyszłe życie. Nakreślił profil tego, po co tu jestem na ziemi i co będę robił. Dodał: będzie to wielka księga wielkich przygód. Powiedział, że muszę przejść przez wszystkie stany, aby zrozumieć innych ludzi oraz to, że posłało mnie tu całe niebo. Najważniejsze, co powiedział, to fakt, że muszę pisać. Pisać, pisać. Krótkie myśli, zwięzłe, prostym językiem. Pisać nowe rzeczy, nie tylko to, co już zostało napisane w kościele. Pomyślałem, co ja mam pisać, jeśli nic nie wiem. I faktycznie przez blisko rok nie tknąłem się pióra. A ojciec na każdej następnej rozmowie przypominał i upominał, bym w końcu zaczął pisać. Widząc moją niemoc, ojciec doradził mi, żebym wziął do ręki jakieś książki, poczytał i na końcu coś po swojemu napisał. Pomogło. Nagle zacząłem pisać, i to nawet wiersze. Sprawiało mi to ogromną radość. Tym sposobem zacząłem przygodę z pisaniem. Na innej rozmowie ojciec powiedział: gdy nie będziesz pisał, to zwariujesz. Muszę przyznać po latach, że miał rację. Zmuszano mnie do pisania przez niezadowolenie z siebie. Kiedy tylko przestawałem pisać, stawałem się nerwowy. Podczas pisania byłem prawie w niebie. To mnie przekonywało, że lepiej mi jednak będzie pisać. Stawałem się spokojniejszy i odkrywczy. Pisarzem nie jestem, ale piszę. Nadziwić się temu do dziś nie mogę. Na rozmowy ojciec Pio przyprowadzał wielu świętych. Rozmawiałem prawie z wszystkimi głównymi naszego kościoła. Między innymi z siostrą Faustyną, królową Jadwigą, Teresą Wielką, Janem Bosko, Michałem Archaniołem. On powiedział mi: ze wszystkich mnie najbardziej będziesz potrzebował. Przynoszę ci 7 mieczy. Z Franciszkiem z Asyżu, który określił się jako mój pierwszy patron, z którym umówiłem się wiele żyć wstecz, konkretnie 1500 lat temu. Jednocześnie powiedział, że nieważne, czy będę w zakonie, czy poza nim, i tak zrobię to, co mam do wykonania. Dodał: Bóg dotrzymuje słowa. Jan Bosko i Teresa Wielka z Avilla powiedzieli mi, że będą nieustannie przy moim pisaniu, w mojej głowie. Dlatego tak lekko przyszło mi pisanie o ważnych sprawach. Ojciec Pio powiedział mi: Bóg dał ci taką głowę, abyś zrozumiał wielkie rzeczy. W międzyczasie zaczęło przychodzić do mnie wiele osób na furtę zakonną, ażeby ze mną rozmawiać
o duchowych sprawach. Podaję jeden szczególny przykład. Do naszego kościoła przychodziła asystentka słynnego rysownika, profesora Wiktora Zina. Niejednokrotnie służyłem do mszy, czytając wyznaczone fragmenty Pisma Świętego, więc widywała mnie. Pewnego dnia Furian dzwoni do mnie, że mam gościa na dole. Schodzę, zaglądam przez okienko i widzę starszą panią. Pytam, w czym mogę pomóc? Ona odpowiada, że chciała ze mną porozmawiać. Dobrze, odpowiedziałem. Wziąłem klucz do rozmównicy, usiedliśmy i zaczęła się rozmowa. Powiedziała, że nie wie dlaczego, ale musi ze mną rozmawiać, bo tak jej serce podpowiada. Byłem zaskoczony. Wszystkiego nie będę tu opisywał, bo by nie starczyło stron. Finał był jednak taki, że się zaprzyjaźniliśmy. Pokazałem jej moje myśli przepisywane na maszynie. Wzięła je do przeczytania. Po kilku dniach znów mnie odwiedziła. Bardzo się jej podobały i wzmocniły duchowo. Ponieważ była osobą samotną i miała więcej czasu dla siebie, postanowiła przepisać osobiście moje myśli i oprawić je u introligatora. I tak zaczęła się nasza współpraca. Kilkaset stron przepisała i oprawiła. Do dziś posiadam jeszcze 2 tomy. Pani Halinka była osobą bardzo utalentowaną. Malowała obrazy i lubowała się we wszelkich subtelnościach piękna. Tak się jej spodobały moje pisma i wiersze, że postanowiła robić wieczorki literackie o charakterze duchowym z młodzieżą studencką. Przez kilka lat prowadziła tego rodzaju spotkania. Kilka razy zaprosił Halinkę do siebie wraz ze studentami sam profesor Zin. Pokoje miał w miarę duże, więc wszyscy się mieścili. Czytane były przez studentów moje wiersze i różne wybrane myśli, często na podkładzie muzyki i slajdów rzucanych na ścianę. Przyjaźń z Halinką trwała bardzo długo, aż do jej śmierci. Opiszę teraz historię, kiedy z wydawnictwa WAM przeniesiono mnie na mały rynek do kościoła świętej Barbary. Zostałem zakrystianinem. Przychodziło tam mnóstwo ludzi zamawiać msze. Intencje wpisywałem do księgi i pobierałem opłaty. Zapłata za mszę bardzo mnie raziła, ale co miałem robić? Należało to do moich obowiązków. W międzyczasie oczywiście rozmawiałem z ojcem Pio w Nowej Hucie. Jak zwykle znów pojawiły się osoby, by ze mną rozmawiać o duchowych sprawach. Przychodzili również biedni, pijacy, narkomani. Współczułem wszystkim. Odważyłem się w końcu na nielojalny wobec zakonu krok. Pomyślałem, tylu jest w potrzebie, a ja żyję prawie jak król. Postanowiłem podzielić się z biednymi pieniędzmi. Co dzień wierni wpłacali mi na mszę, więc była okazja. W zamówieniu zaniżałem wpisywaną do księgi kwotę. Pozostałą część rozdawałem biednym. Tak to trwało długo. W pewnym momencie się przestraszyłem, bo przychodziło zainteresowanych do zakrystii coraz więcej. Byłem obserwowany przez przełożonych, zatem postanowiłem umawiać się z nimi poza klasztorem. W określonych miejscach przynosiłem im pieniądze. Bardzo mnie to cieszyło, że mogłem dzielić się z nimi, jak przystało na brata zakonnego. Zakonowi jednak to by się nie spodobało. Pytałem ojca Pio na rozmowach, czy mam to kontynuować. Odpowiedział tak, ale muszę bardzo uważać, bo przełożeni patrzą mi na ręce. A żeby mnie sprawdzić, znaczono banknoty. Zawsze jednak mi się udawało. Taka jedna z wielu przygód. Opowiem może jeszcze jedną historię z małego rynku. Ojciec Pio na rozmowie
Powiadomił mnie, że za jakiś czas przyjdzie do mnie dwoje nastolatków. To im pomogę. Minął może miesiąc. Na furtę zgłasza się dziewczyna z chłopakiem. Ponieważ do mnie przychodziło sporo ludzi, Furian od razu zadzwonił, że ktoś czeka. Zszedłem na dół, zobaczyłem ich i od razu wiedziałem, że to goście od ojca Pio. Potrzebowali jedzenia i spania. Uciekli z domu. Trafili tu aż ze Śląska, więc od razu nimi się zająłem. Poprosiłem siostry z kuchni, aby mogły mi dać to, co zostało z obiadu. Szybko nakarmiłem ich, no ale gorzej z noclegiem. Nastolatki w końcu. Przełożeni się nie zgodzą. Wziąłem sprawę w swoje ręce. W pierwszą noc ulokowałem ich w pokoju wizyt przy furcie. W drugą też się udało. I jeszcze następne. Była zima. Po kilku dniach Furian zaczął coś podejrzewać. Musiałem wymyślić coś innego. Ponieważ to ja otwierałem i zamykałem kościółek świętej Barbary, nie był duży i ogrzewany, zdecydowałem, że zrobię im spanie za ołtarzem. W nocy ich wpuszczałem, a rano nakarmiłem i wypuszczałem na miasto. Tak to trwało wiele dni. Oczywiście rozmawiałem z nimi o ich problemach. Kiedy odjechali, pisali do mnie listy. Zrobiłem to, co do mnie należało. Tym bardziej, że ojciec Pio zapowiedział mi ich wizytę dużo wcześniej. Po czasie przestało mnie już cieszyć życie wśród jezuitów. Raziło mnie bogactwo i swoboda. Potrzebowałem większej dyscypliny oraz karności. Postanowiłem zmienić zakon na franciszkański. Odbyłem wizytę w ich klasztorze. Gdy zobaczyłem, jak oni tam żyją, pomyślałem, to jeszcze bogaciej przecież niż tam, gdzie jestem. Odeszła mi ochota. Zdecydowałem poszukać czegoś surowszego. Kierunek padł na klasztor Kamedułów koło Krakowa. Pojechałem. Przeor klasztoru przywitał mnie serdecznie. Rozmawialiśmy długi czas. Stwierdził, że się nadaje i mogę przyjść. Ucieszyłem się ogromnie, ale z drugiej strony pojawiła się nutka niepokoju. Czy aby dam radę odizolować się od świata? Ścisła klauzura, pojedyncze cele i dozgonne milczenie. O swoich zamiarach zmiany klasztoru nie informowałem ojca Pio na rozmowach. Chciałem, aby to była moja decyzja. Kiedy jednak nadszedł czas pójścia do Kamedułów, postanowiłem spytać ojca Pio, jak on to widzi. Rzekł mi krótko: masz za bogate serce, nie wytrzymałbyś. Kamień z serca spadł. Uspokoiłem się. Ojciec znał moje możliwości, intencje, ale i obawy. Pozostałem więc tam, gdzie byłem, jako braciszek w klasztorze jezuickim. Mając 24 lata, zdecydowałem się opuścić zakon. Czułem się w nim już za ciasno. Ludwik był bardzo za tym, abym ułożył sobie inne życie. Więc ożeniłem się, żeby zaznać gniazdka rodzinnego. Nadal jednak pisałem swoje myśli i wiersze. Ojciec Pio powiedział, że chce zostać dziadkiem. Został nim. Mam dwoje dzieci, Wandzie i Sławka. Wychowałem je jak potrafiłem. Ukończyłem zaocznie technikum rolnicze. Pracowałem całe życie, między innymi jako operator maszyn cyfrowych w ZETO Wrocław. Dostaliśmy M5, duże mieszkanie. Ponieważ żona była nauczycielką, przysługiwał nam dodatkowo jeden pokój. Wcześniej jednak przez rok pracowałem fizycznie na budynku patronackim po 10 godzin dziennie. Dlatego szybciej otrzymaliśmy to mieszkanie.
No, ale czekała mnie kolejna przygoda. Po 25 latach małżeństwa się rozwiodłem. Zrzekłem się domu na rzecz dzieci. Nie będę wszystkiego opisywał, bo wiele przez te lata działo się dobrego. Osobno można by napisać książkę, dlatego skrótowo. Teraz jestem wolny, szlifuję swoje pisma i stawiam kolejne kroki, jakie dla mnie przewidział ojciec Pio. Zapowiedziana wielka księga wielkich przygód spełnia się. Jeszcze zostało mi trochę lat. Ojciec Pio powiedział mi, że będę długo żył, gdyż będę potrzebny. Więc zapewne pojawią się kolejne przygody. Moją główną jednak misją i przygodą było napisanie i wydanie tej księgi, by i po mojej śmierci można było korzystać z wiedzy ojca Pio. Choćbyś pomógł jednej duszy, to już bardzo dużo, a ty możesz pomóc wielu. Tak mi mówił ojciec Pio. Z ojcem Pio rozmawiałem ponad 30 lat. Przekazał mi ogrom duchowej wiedzy. Wszystko to zawarłem w moich pismach. Cytuję w nich niektóre bezpośrednie wypowiedzi ojca Pio. Chciał, abym te pisma zadedykował Matce Najświętszej, co niniejszym uczyniłem. W księdze Wiedza ojca Pio umieściłem dużo różnych myśli o życiu, kościele, świecie i kosmosie, o przyczynach i skutkach, o duszy i ciele, o cnocie, nawykach i grzechu, a głównie o miłości, bo o tym zasadniczo ojciec Pio kazał mi pisać. Księgę można czytać wyrywkowo, gdziekolwiek się ją otworzy. Myśli są z różnych lat, ale ostatnio szlifowane przeze mnie na nowo, by jeszcze bardziej oddać klimat wiedzy, jaki towarzyszył moim rozmowom z ojcem Pio. Księga Wiedzy ojca Pio. Myśl pierwsza. Powiem teraz trochę żartem i przewrotnie. Nie ma ideałów i idealności. Nawet w niebie można się pokłócić, ale na innym poziomie rozumienia swoich potrzeb niż na ziemi. Nawet Bóg nie jest idealny, bo stworzył dusze, które poprzez wolność i możliwości wyprodukowały zło. Choć go w tym momencie akurat usprawiedliwiam w całości, nie mógł zrobić inaczej, by zachować nas wolnymi. Wolność to wolność i on to respektuje. Co ludzie i aniołowie zepsuli, muszą sami naprawić. I w duszy, i we wszechświecie, jako społeczności. Nie ma ideału, jedynie idee są idealne. Mam nadzieję, że jest nimi nasz Bóg, mama, partner, kochanek, kochanka, wieczna bajka szczęśliwości. Nawet dla Boga musisz znaleźć usprawiedliwienie przed sobą i przed innymi. Słowa ojca Pio. Oczywiście, że religię zakładali bogowie, kosmici z upadłego nieba. Warto zauważyć, my też jesteśmy kosmitami w kosmosie. Fakt. Żadna religia nie jest spójna w sobie i wobec innych religii, czy to naukowych, filozoficznych teorii życia. Podobnie jak kosmici, aniołowie, co powychodzili z nieba, walczą o wpływy i obszary w galaktyce, jak politycy i przywódcy o granice naszych państw, tak oni walczą o nasze poglądy, myślenie i wyznanie. Jednym słowem walczą o naszą duszę, by się im podlizywać. Ta energia jest podtrzymywana dalej i utrwalana niepotrzebnie. Inteligencja ma to do siebie, że im wyższa, potrafi być bardziej wredna.
Dlatego super wysokie istoty z naszych kosmicznych światów nie chcą odpuścić. Ale jedyna metoda na nich, aby nami nie manipulowali na wyższej naszej świadomości, to miłość bezwarunkowa. Oni o niej wiedzą, ale nie stosują. Dlatego ten utopijny świat nadal niesłusznie istnieje. Tam, gdzie jest dusza czysta, od razu się ją wyczuwa, a doktryny religijne jedynie fałszują jej obraz. Ufam Chrystusowi, który urodził się celowo w najgorszym narodzie świata, by przekazać wiedzę i miłość. Częściowo mu się udało. Lecz cywilizacja zmanipulowała prawie w 100% jego nauki. Wystarczą jedynie jego dwa zdania o miłości Boga i człowieka. Jezus nie zakładał żadnej religii czy sekty, a jedynie głosił dobro i miłość wszystkim, szczególnie Żydom. Lecz oni nie chcieli go słuchać. Religie chrześcijańskie to sztuczny twór razem ze swoimi liturgiami. Jezus nie zbudował ani jednego kościoła. Słowa Ojca Pio to o czymś świadczy. Jemu chodziło o stowarzyszenie miłości intelektualnej i duchowej. Mówił wręcz, że to wy jesteście świątynią Boga, w której mieszka miłość do wszystkich. Królestwo niebieskie, dobra i miłości, mieszka pośrodku nas. Ale skoro już jest ten Kościół Jezusa z cegieł i chrztu, to można go po części wykorzystać do wzrostu. Lecz jeszcze wiele musi się w nim zmienić, oczyścić z form, kształtów, z dogmatów, bezsensownych reguł i zakleszczonych poglądów. Uciszenie. Ach, to ty, co kochasz wzniosłość jedyną, biegniesz bosko w rozwianej szacie, oblatując dookoła miasto. Szukasz miejsca, gdzie rozkwita krzew winny. Obracasz się i widokiem tym nacieszyć się nie możesz. Za twoją zasłoną dostrzegasz święte złoto, błękit i święte ściany swego oblubieńca, przywdzianego światłem. Śmieje się twoja młoda twarz i drżysz przez to widzenie, powleczone przeźroczystą mądrością. Naszyjniki rozpaliły się na szyi i słodsza stała się miłość twoja od wina. Ogromne szczęście trzymasz w dłoniach, z gwiazdami oddychasz, pamięcią i czuwaniem nieustannym. Radośnie zwołujesz na święto swoich bliskich. Myślisz o kryształowych górach, o powiekach przymkniętych szczęściem, o potrójnej miłości ust myśli i serca, co tchu i mocy oddajesz się najwyższej miłości. Dla mnie określenie bogowie oznacza tylko jedno, a mianowicie są to istoty, które naruszyły porządek miłości prawdziwej. W opowieściach i mitach nazywano ich bogami. W rezultacie są to różnego rodzaju istoty, które podszywają się pod Boga Najwyższego, Jedynego i Prawdziwego, jak na przykład faraonowie, którzy przypisywali sobie boskie atrybuty. Jest oczywiście dużo więcej przykładów. Pośród nich są również kosmici, którzy przylatywali na naszą planetę, a ludzie oddawali im hołd, jako bogom lub Bogu. I nie trzeba się temu dziwić, bo takie jest to życie. Nieoryginalne, dalekie od źródła, dlatego tak niesamowicie skomplikowane. Kiedyś to do końca odkryjemy, jacy są bogowie. Umysł jest, był i będzie, gdyż jest on strumieniem życia. Mowa, aby być,
poza nim jest czystą filozofią, ale filozofią właśnie dzięki temu umysłowi. Jak można nie widzieć dziury w dziurze, pustki w pustce? By odczuć pustkę, musisz myśleć. A ból to historia, która zdarzyła się zupełnie niepotrzebnie. Bólu nigdy nie było w planach umysłu. Dlatego z serca nikt bliźniemu ani sobie nie życzy nigdy cierpienia, a raczej spokoju i miłości. To taka serdeczna pozostałość po niespodziewanym zaistnieniu cierpienia. Zdarzyło się to umysłom, którym wydawało się, iż wszystko mogą i że pozostają nieograniczone w niczym. Ten brak pokory przed wewnętrznym umysłem wygenerował cierpienie. Kapłani, jogini też je produkują, nawet wtedy, a może i szczególnie, kiedy myślą, że osiągnęli nirwanę i zbawienie. Ile w tym pychy jeszcze? Kiedy pomyślę o miłości, w oczach moich same iluminacje. Dostrzegam ją tam, gdzie prawie nie można jej dostrzec. System stworzył system, który się rozpada. Pozytywnie podnieceni, z humanizmem w oczach, podziwiamy wspaniałą przyrodę, zwierzęta, ludzką miłość. Ale gdyby ktoś spojrzał w świat zwierząt bardziej wnikliwie, to zauważyłby, że tam rozgrywa się nieustanny horror. Władza, dominacja, przelew krwi. No ale tego nawet dziś Kościół nie widzi. Naucza, że tym światem rządzi Bóg i On go stworzył pięknym. A ja mówię, że nie. Kościół jest w błędzie. Dodam, że wielcy w tym Kościele znali tę prawdę, ale o niuansach pomiędzy niebem a piekłem nadal się milczy. Gdy zdobędziesz to, co Jezus rozszyfrował dopiero pod koniec swojego życia, będziesz mógł bywać głową w wielu światach, których nigdy jeszcze nie widziałeś. I zdziwisz się, jak jest cudownie. Dla ludzkiego oka mogłoby to być zgorszeniem. Dlatego tylko oszalali z miłości do Boga mogą to zobaczyć. Miłość jest szalona, szybka i gwałtowna, jak promień światła. Chce mieć wszystko zaraz. Nie ma co się jej dziwić. Taka jest jej nieogarniona, boska natura. Obym za nią nadążył. Nie dziwię się Jezusowi, kiedy to zrozumiał i powiedział: Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Odnośnie do naszego układu słonecznego, życie w nim jest, ale tylko w jednym miejscu oprócz naszej planety. Istnieje ono na jednym z księżyców Jowisza, tam gdzie jest dużo wody. Lecz jest to inne życie niż na Ziemi. Słowa Ojca Pio. Niedługo zostanie to odkryte. Miłość ma sens w jednym przypadku, kiedy miłość zobaczy drugą miłość. Inaczej pozostanie samotną wyspą nikomu niepotrzebną. Ma to wyraz cielesny i duchowy. W różnych światach materialnych i w niebie tak samo. Gdybyś, nie wiadomo jakim cudem, urodził się na pięknej planecie i był na niej wyłącznie sam, po czasie po prostu byłbyś bardzo znudzony. Dlatego przyszła mi do głowy taka odkrywcza refleksja, a zarazem pytanie. Czy Bóg przypadkiem nie miał tego samego problemu? Podjął decyzję i eksplodował swoją witalnością, by coś się wreszcie zaczęło dziać przed jego oczami. Skupiając swoją wieczną energię seksualną,
wyemanował z siebie niezależnych aniołów dla zabaw i wiecznego towarzystwa w Królestwie Niebios. Dlatego mówi się, że Bóg jest miłością. Tak naprawdę to tylko miłość jest najlepszą medytacją. Wszystkie metody, reguły, style obchodzenia się ze swoim ciałem są to jedynie pomoce małej wartości, naprawdę mało istotne. Miłość, jeśli jej nie ma, wszystko marnieje, robi się nieprzyjemne, nawet złośliwe. Bez niej następuje szare, ekonomiczne, filozoficzne, wręcz biotechnologiczne, nieznośne życie. Bez radości istnienia, którego źródłem jest kochająca dusza, udaje nam się tylko marnieć. Miłość wypełnia wszystko i znosi wszelkie prawa. Lecz jak to obecnie zastosować? Utopia materializmu nieustannie obcina skrzydła miłości, tak aby nie mogła się wzbić wysoko i zakrólować w każdym człowieku. Materializm można złagodzić, widząc w nim mimo wszystko romantyczne piękno, zdolne do wzbudzania uczuć i wzruszeń. Wtedy pokonamy go i wydobędziemy na jego powierzchnię najpiękniejsze uczucie, jakim dysponujemy. Miłość i uwielbianie, ale trzeba starania i myślenia w tym kierunku. Empiria i ból. Na kwiatach bólu cała dusza i ciało ogarnięte ruchem twórczej sztuki. Cierpienie jak tło obrazu określa przekształcenie wyobraźni. A jak blisko jesteśmy piękna. Prawowitość nie rozdziela myśli o pięknie. Wyobraźnia dobra jest pilnym zadaniem sztuki, utrzymywaniem zdrowia. Intelektualna gra sprzyja rozumieniu wartości ewolucji. Bo cóż, nieodwracalna jest doskonałość w systemie poznawania. Zadanie łatwe, ale jaka odległość od transcendencji. Kontakt empiryczny jest zaledwie namiastką szczęścia w bólu niewiedzy człowieka. Dzisiaj już to wiem. Tak bardzo jesteśmy wszyscy zmanipulowani, że nie zauważamy, iż tego świata nie stworzył Bóg mądry i prawdziwy, ale Bóg fałszywy w postaci aniołów, co opuścili niebo. Dzisiaj niektórzy nazywają ich szatanami, albo inaczej, rasami istot w galaktykach. Szatan, szata tego świata, też potrafi kochać, ale inaczej. Jest mądry, naukowy i nigdy prawie nie odpuszcza. Jest zacietrzewiony. Mam nadzieję, że do czasu. Poza tą ziemią dzieją się o wiele straszniejsze rzeczy. Królestwa tych aniołów to wygoda, komfort, technologie na najwyższym poziomie i bale nienawiści. Ziemia już nieco się od nich uwolniła przez takich wysłanników z nieba, jakim był Jezus, poniekąd dobry kolega wszystkich zbuntowanych naukowców. Ale byli przed nim i inni, którzy pomagali w rozumieniu życia. Jezus to jeden z wielu wysłanników niebiańskich. Ostatnio był tu ojciec Pio, zakamuflowany w kościele, w zakonie, pod pręgierzem władzy, reguł i ze związanymi rękoma. Mówił bardzo wielkie rzeczy, ale tylko osobiście niektórym przygotowanym do tego. Najczęściej w konfesjonale. Kościół nie ma zielonego pojęcia o ojcu Pio, ani też o świętym Franciszku z Asyżu, ani wielu innych wysłannikach z nieba, podobnych Jezusowi. Wszystkim po czasie zmieniono życiorys i poglądy i niewiele możemy dowiedzieć się poza oficjalną wiedzą Kościoła. Jeśli ktoś chciałby realizować się w religii, to polecam bardzo katolicyzm, mimo wszystko.
bo to najwłaściwsza religia od 2000 lat, słowa ojca Pio, oparta na miłości Boga i bliźniego i da się w niej żyć, a jednocześnie wzrastać w cnotach, dobru i tolerancji. A to uwalnia nas od nienawiści, zachłanności i niewiedzy. Miłość po katolicku leczy skutecznie naszą skazę na duszy. Katolicyzm to nie tylko żydokomuna, ale jest tam wiele wspaniałych świętych osób, niekoniecznie nazwanych świętymi. Katolicyzm pomaga przeobrazić się poprzez dar reinkarnacji narodowi wybranemu, w pozytywnych ludzi, bez ambicji, władzy i terroru, w ludzi szanowanych, przyjaznych tej planecie, zorientowanych ekologicznie, nawet w tych beznadziejnie trudnych warunkach bytu intelektualnego i materialnego. Zadajmy pytanie, dlaczego tak trudno jest się wydostać z tego kosmicznego obłędu, galaktyk, ciężkiego kołchozu pracy? Według mnie jest na to bardzo prosta odpowiedź. Dlatego, że ktoś inteligentny, a jednocześnie straszny, poprzez swoich zmanipulowanych wyznawców kontroluje tu wszystko. Nasze narodziny, reakcje, wiedzę, a nawet próbuje zawładnąć naszymi uczuciami. Kolejne pytanie. Jaki przyświecałby mu w tym cel? Odpowiedź jedna. Brak zasilania. Brak we wszechświatach boskiego perpetuum mobile. To jest powód. Nauczono się czerpać siłę i energię z boskiej duszy, której nie można zmodyfikować ani uśmiercić, by ten świat piękny i marny zarazem mógł jeszcze istnieć. Tylko pytanie po co? Jezus znał na to odpowiedź.